panowie ministrowie, panie prezesie, panie wojewodo, ekscelencjo, szanowni państwo, witam w murach Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w których będziemy prezentować wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, a poświęconą niezwykłemu polskiemu bohaterowi, rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu. Wspominamy dzisiaj w muzeum żołnierza, który w 1920 roku bronił Europy przed najazdem bolszewików. Jednego z kilku milionów spółdzielców i działaczy społecznych II Rzeczpospolitej i w końcu jednego z miliona obrońców Polski we wrześniu 1939 roku. Ale to, co nas tutaj przyprowadziło, to fakt, że mówimy o jednym z niewielu ludzi w historii całego świata XX wieku, gotowych do niewyobrażalnych poświęceń na rzecz obrony własnych wartości. Więźnia, ochotnika do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, jak zwykło się go nazywać, do fabryki śmierci, czy jak nazwałby go sam rotmistrz, napisał w raporcie Witolda, do miejsca, w którym wejście oznaczało śmierć, a wyjście nowe życie. W sposób symboliczny rotmistrz Witold Pilecki odzyskał życie po 1990 roku. Odzyskał je wbrew niemieckim zbrodniom lat 39-45, wbrew sowieckiej dominacji w całej Europie Środkowo-Wschodniej po roku 1945, a także po to, aby budować kolejne pokolenia Polaków i obywateli całego świata. Drodzy państwo, niepojęte obawy przed dobrymi słowami i sugestywnymi gestami sprawiły, że w przestrzeni publicznej, ale także niestety w wielu podręcznikach i w niektórych muzeach brakuje dziś wielkich wydarzeń i postaci z najnowszej historii Polski. Polacy nigdy nie dali szansy światu, aby o Westerplatte świat mówił tak samo jak o Pearl Harbor. Nie dostał tej szansy też rotmistrz Witold Pilecki, aby świat oglądał go jako wzór obywatelskich cnót. Wzór obywatelskich cnót na podobieństwo rzymskiego, ponadwiekowego, ponadnarodowego wzoru Cyncynata. Szanowni państwo, my, otwierając tą wystawę, chcemy otworzyć dyskusję i pokazać jeszcze raz, że mamy polskich wspaniałych bohaterów, których powinien zobaczyć cały świat. Wzór obywatelskiego postępowania w czasach umiłowanego pokoju, ale też ktoś, kto nie pogubił swoich wartości i służył dobrej sprawie w czasach przerażającej wojny. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. To obowiązek wobec samego rotmistrza, wobec Polski, ale także wobec całego świata. Dziękuję. Chciałbym poprosić sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pana ministra Jarosława Sellina. Szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować twórcom tej wystawy, zwłaszcza panu doktorowi Jackowi Pawłowiczowi, z którym współpracujemy w Warszawie nad budową nowych placówek muzealnych, które mają dynamicznie prowadzić polską politykę historyczną. Pan dr Jacek Pawłowicz, który jest autorem tej wystawy, buduje w Warszawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych Okresu PRL-u w strasznym miejscu na Rakowieckiej, w tym miejscu, gdzie również Witold Pilecki zginął. Robi to pod auspicjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej sprawie współpracuje. My również jako Ministerstwo Kultury budujemy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Dzielny burmistrz Ostrołęki, który postanowił takie muzeum zbudować już kilka lat temu, od poprzedniego ministra kultury usłyszał, że nie ma takiej potrzeby społecznej w Polsce, żeby takie muzeum powstało.
Oczywiście tę opinię zmieniliśmy i decyzję zmieniliśmy i postanowiliśmy temu dzielnemu burmistrzowi Ostrołęki dopomóc w zbudowaniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Również zdecydowaliśmy się na budowę muzeum dedykowanego konkretnie Witoldowi Pileckiemu, bo okazało się, że jedyny duży materialny ślad po naszym bohaterze narodowym to jest dom w Ostrowi Mazowieckiej. Ten dom Ministerstwo Kultury postanowiło wykupić i organizujemy tam w rodzinnym domu Witolda Pileckiego muzeum jemu dedykowane. Szanowni Państwo, chcę też podziękować dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej, że na tę wystawę czasową się zdecydowało i że zdecydowało się ulokować ją tutaj, w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, bo wydaje mi się, że właśnie tak powinno być, że jeśli ktoś muzeum, Polskie Muzeum II Wojny Światowej odwiedza, to powinien po 3 do 5 godzin, bo na ogół tyle człowiek ma siły, żeby duże muzeum zwiedzać, to powinien zapamiętać przynajmniej kilka postaci. Na pewno powinien zapamiętać Władysława Andersa, na pewno powinien zapamiętać Irenę Sendler, na pewno powinien zapamiętać na przykład Janusza Korczaka, na pewno powinien zapamiętać Maksymiliana Marię Kolbego i na pewno powinien zapamiętać Witolda Pileckiego. Pytanie, czy to muzeum, Polskie Muzeum II Wojny Światowej taką szansę daje. Kto zwiedzał Muzeum II Wojny Światowej, wystawę stałą, sam sobie na to pytanie, odpowiedź na to pytanie znajdzie. Dobrze, że mamy wystawę czasową poświęconą Witoldowi Pileckiemu i ufam, że w przyszłości Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Polskie Muzeum II Wojny Światowej, będzie tak skonstruowane, żeby te postaci bez wątpienia były zapamiętane przez każdego Polaka i każdego cudzoziemca, który to muzeum będzie zwiedzał. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu chciałbym prosić prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Jarosława Szarka. Szanowni Państwo, spotykamy się w miejscu szczególnym, w Gdańsku, mieście, gdzie zaczęła się II wojna światowa. Nie musimy przypominać, co oznacza Westerplatte, co oznacza ogona poczty gdańskiej. Ale ta ziemia, Pomorze, stała się od pierwszych godzin miejscem, gdzie zaczęto wykonywać wyrok na Polsce. To tutaj zaczęto mordować polską inteligencję, która przez tyle lat trwała w wolnym mieście gdańskim, polskich duchownych. Takie miejsca jak Piaśnica, jak Las Szpęgawski, Sztutow. To są miejsca kaźni tutaj na Pomorzu. Bo tutaj zaczęła się II wojna światowa. Ten najstraszniejszy czas naszej 1050-letniej historii. Polska miała zniknąć, przestać istnieć. Ten naród trwający od tysiąca lat, współtworzący europejską kulturę miał przestać istnieć. Dlaczego? Dlatego, bo pozostał zawsze wierny wolności i pozostał zawsze wierny temu, co dawało mu największą siłę – chrześcijaństwo. Z tego czerpaliśmy siłę. I ten wyrok zapadł w Moskwie 23 sierpnia 1939 roku, gdy, jak już tyle razy wcześniej, nasze sąsiednie potęgi, bez względu na to, jaki system tam panował, o Prusa, o Niemczech, a później Rosja carska, bolszewicka, Rosja imperialna. Dla nich nie było miejsca na takie państwo, taki naród, który miłował wolność, który zawsze stał na straży wartości wynikających z dekalogu. I na nas wydano wyrok śmierci. I tu się zaczęła ta wojna. I myśmy tą wojnę przez 5 lat toczyli, wszędzie. Pan minister zadał tutaj pytania, czy tutaj znajdziemy rotmistrza Pileckiego. Tu są tysiące ton betonu, miliony złotych polskiego potapnika, 33 tysiące metrów kwadratowych i na tych 33 tysiącach metrów kwadratowych jest 15 centymetrów dla rotmistrza Pileckiego. W jakim kontekście?
i opodal prostytutek w obozach koncentracyjnych. Tak tu opowiada się o II wojnie światowej. Nie możemy sobie pozwolić na taką opowieść. Tu przyjeżdżają ludzie z całego świata. W Gdańsku, w mieście szczególnym, myśmy w czasie wojny od pierwszego dnia do ostatniego walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Później zostaliśmy zdradzeni przez naszych sojuszników w Jałcie. Ale później nigdy w tym mieście o wolności nie zapomniano. Tu przybywali ludzie z Kresów Rzeczpospolitej, odebranych nam. Tu był ich dom. Z tym doświadczeniem wielkim przybywali z centralnej Polski. Tutaj zakładali swój dom, ale nie zapomnieli, że marzą o wolności, o godności. Grudzień 70 roku nam o tym mówi. A potem to wielkie dzieło, dzieło Solidarności. Tu są bohaterowie, państwo gwiazdowie. Polska, na którą zapadł wyrok śmierci, dała światu znowu takie doświadczenie. Doświadczenie Solidarności, bez którego nie byłoby bez Jana Pawła II. Musimy o tym wszystkim pamiętać. Będziemy wkrótce pamiętać, otwierając w Sejmie Rzeczpospolitej wystawę o 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II, o tej jego niezapomnianej wizycie tu w Gdańsku w 1987 roku, o tych słowach, które państwo pamiętają, które padły na Zaspie, padły na Westerplatte, w tym miejscu symbolu. Jan Paweł II, przecież to on zrobił wszystko. On znał, czym jest doświadczenie tych dwóch totalitaryzmów. To było jego dzieło, beatyfikacja, kanonizacja świętego Maksymiliana Kolbe, który zwyciężył miłością w tej obozie śmierci, w fabryce śmierci. Tak musimy opowiadać naszą historię. Dzisiaj jesteśmy tu, aby to 15 centymetrów, które jest tu poświęcone w tym muzeum na opowiedzenie o Odmieszczu Pileckim, powiększyć o tą wystawę. Oddaliśmy temu muzeum naszych, Instytut Pamięci Narodowej oddał naszych najlepszych pracowników, pana doktora Nawrockiego, pana profesora Berenta. Za nimi przyjdą inni. Instytut Pamięci Narodowej ma ogromny dorobek w badaniach nad historią Polski w czasie II wojny światowej. I to w każdym aspekcie historycznym, sądowym, pokratowskim. Tym naszym dorobkiem będziemy się dzielić i będziemy organizować takie wystawy. To jest pierwsza z tych wystaw. Myślę, że wkrótce będą następne. Ale przyjdzie taki czas, myślę, panie ministrze, że tak, każdy, który będzie opuszczał to muzeum, będzie mógł odpowiedzieć na te pytania, które pan minister zadał, że tutaj będzie upamiętniony święty Maksymilian Kolbe, generał Anders nie będzie miał 20 cm kwadratowych. To musimy opowiedzieć nie tylko nam, ale także licznym gościom przybywającym z zagranicy, dla których często II wojna światowa się dopiero w 1941 roku zaczęła. Nie, ona się zaczęła tu w 1939 roku. Instytut Pamięci Narodowej uczynił wszystko, żeby wesprzeć władze Muzeum II Wojny Światowej, żeby tak opowiedzieć tą naszą historię. Dziękuję. O wygłoszenie do nas paru słów chciałem prosić Jego Ekscelencję księdza biskupa Wiesława Szlachetka. Szanowni Państwo, jestem ogromnie wdzięczny za zorganizowanie tej wystawy poświęconej rotmistrzowi Pileckiemu w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ogromnie się cieszę, że w tym muzeum jest przechowywana pamięć o naszej historii. W kontekście tej dramatycznej pamięci wyrosły wielkie postacie, które mogą być dla nas i dla przyszłych pokoleń żywymi lekcjami patriotyzmu, umiłowania ojczyzny. Te przykłady patriotyzmu, uszanowania wartości, poświęcenia się
największym wartością, zwłaszcza dla człowieka, bo przecież ojczyzna to ludzie, to człowiek, służy człowiekowi, to tak bardzo ważne jest dla przyszłych pokoleń, zwłaszcza dla młodzieży i dzieci, bo oni przecież będą kreować naszą rzeczywistość, naszą ojczyznę i od nich też będą zależeć losy. A tożsamość, jaka się kształtuje właśnie poprzez pamięć o przeszłości, zawiera też siłę do podejmowania ważnych decyzji, a zwłaszcza poświęcenia, umiłowania drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który tworzy nasz dom Polskę. Uznając wystawę za otwartą, serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do jej zwiedzenia, do jej obejrzenia. Będzie można ją podziwiać w naszych progach do 11 czerwca. Natomiast jeszcze dziś wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do sali kinowej, to jest tutaj, za filarem, na godzinę 12, na wykład doktora Jacka Pawłowicza, Rotmistrz Pilecki, bohater bez skazy. Wykład twórcy, autora dzisiejszej wystawy. Natomiast pół godziny później będziemy mogli wysłać wykładu na temat poszukiwania miejsc pochówku ofiar komunizmu w Polsce. Natomiast po wykładach serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na skromny poczęstunek na poziomie -2, czyli to jest piętro wyżej. Ogromnie dziękuję Państwu wszystkim serdecznie za przybycie i zapraszamy do zwiedzania. Dziękuję.